Fałszywi prorocy stanowią poważne zagrożenie w nauczaniu Kościoła katolickiego, a ich działalność jest szczegółowo opisana zarówno w Biblii, jak i w pismach kościelnych. W chrześcijaństwie fałszywy prorok to osoba, która twierdzi, że posiada boskie przesłanie lub nadprzyrodzone moce, lecz w rzeczywistości wprowadza wiernych w błąd. Biblia ostrzega przed takimi postaciami, podkreślając, że są one źródłem zwodzenia i fałszu. Jezus mówi w Ewangelii według świętego Mateusza, aby strzec się fałszywych proroków, którzy przychodzą w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Ich obecność i wpływ są również podkreślane w drugim liście świętego Piotra, gdzie mowa o fałszywych nauczycielach wprowadzających sekty zgubne i zaprzeczających Panu. Na przestrzeni wieków Kościół katolicki wielokrotnie ostrzegał przed osobami, które pod pozorem boskiego natchnienia wprowadzały wiernych w błąd. Dokumenty kościelne, takie jak encykliki czy wytyczne magisterium, podkreślają konieczność rozeznania duchowego w kontekście proroctw i objawień. Kościół naucza, że każde rzekome przesłanie od Boga musi być oceniane w świetle Pisma Świętego i tradycji Kościoła, a także musi być zgodne z nauką i moralnością chrześcijańską. Fałszywi prorocy często wykorzystują ludzką skłonność do poszukiwania znaków i cudów, oferując łatwe odpowiedzi na trudne pytania. Ich działalność może prowadzić do poważnych zaburzeń w wierze i życiu moralnym, a także do podziałów w społecznościach wiernych. Dlatego też Kościół katolicki zachęca do ostrożności i rozeznania duchowego, aby nie ulec zwodzeniu przez fałszywe proroctwa, które mogą prowadzić na manowce i oddalać od prawdziwego przesłania Chrystusa. Ważne jest, aby każdy chrześcijanin pamiętał o konieczności sprawdzania wszystkiego, co jest głoszone w imię Boga i trzymać się mocno tego, co jest dobre i prawdziwe. Jednym z najbardziej znanych przykładów fałszywego proroka w nowożytnej historii jest Baba Wanga, bułgarska jasnowidzka, która zyskała sławę dzięki swoim przepowiedniom. Choć wiele osób wierzyło w jej zdolności prorocze, Kościół katolicki kategorycznie odrzuca tego typu postacie jako fałszywych proroków. Wanga, podobnie jak inni fałszywi prorocy, często wykorzystywała ogólnikowe i wieloznaczne stwierdzenia, które można było łatwo dopasować do różnych wydarzeń. Kościół katolicki naucza, że prawdziwe proroctwa są jasne, spójne i zawsze prowadzą do Boga, co stanowi zasadniczą różnicę wobec nieprecyzyjnych i często mylących przepowiedni fałszywych proroków. Inne znane postacie, często uznawane za fałszywych proroków, obejmują ludzi takich jak Nostradamus czy Edgar Cayce. Ich przepowiednie, pełne tajemniczości i wieloznaczności, były i są przedmiotem fascynacji wielu. Jednakże z punktu widzenia Kościoła katolickiego te postacie wprowadzały w błąd, oferując wizje przyszłości niezgodne z chrześcijańskim rozumieniem objawienia i proroctwa. Ich proroctwa często koncentrowały się na katastrofach i zmianach światopoglądowych, które nie miały solidnych podstaw w wierze katolickiej ani w naukach Jezusa Chrystusa. Kościół katolicki podkreśla, że fałszywe proroctwa mogą być niebezpieczne, ponieważ odwracają uwagę wiernych od prawdy objawionej w Chrystusie i mogą prowadzić do przesądów, strachu oraz dezorientacji. Z tego powodu katolicy są zachęcani do ostrożności wobec wszelkich przepowiedni, które nie są zgodne z nauczaniem kościelnym. Przesłanie Kościoła jest jasne. Prawdziwe proroctwa prowadzą do głębszego zrozumienia wiary i są zawsze zgodne z Ewangelią, podczas gdy fałszywe proroctwa prowadzą do błędu i mogą zagrażać jedności wiary oraz spójności doktrynalnej. Analiza proroctw fałszywych proroków w kontekście ich wpływu na świat i Polskę stanowi istotny aspekt z perspektywy nauczania Kościoła katolickiego.
Fałszywe proroctwa często skupiają się na przewidywaniu katastrof, politycznych przewrotów czy końca świata. Jednakże z punktu widzenia chrześcijańskiego, tym proroctwom zazwyczaj brakuje głębi duchowej i są sprzeczne z chrześcijańskim przekonaniem o Bożej opatrzności. Przykłady proroctw dotyczących Polski często odnoszą się do narodowych tragedii, politycznych kryzysów lub znaczących zmian społecznych. Na przykład w przeszłości niektórzy fałszywi prorocy przewidywali znaczące zawirowania polityczne lub nawet interwencje zewnętrzne w Polsce. Takie proroctwa, choć mogą wydawać się przyciągające uwagę, zwykle służą bardziej wywołaniu strachu i niepokoju niż rzetelnemu przekazowi duchowemu. W świetle nauk Kościoła katolickiego fałszywe proroctwa mogą wprowadzać w błąd zarówno indywidualnych wiernych, jak i całe wspólnoty. Przyjmując te proroctwa, ludzie mogą stracić poczucie zaufania do Boga i Jego planu dla świata. Kościół uczy, że prawdziwe proroctwa zawsze będą prowadzić do głębszego zrozumienia Bożego Słowa i Jego obietnic, a nie do niepokoju czy strachu przed przyszłością. Analiza tych proroctw pokazuje, że często są one sprzeczne z naukami biblijnymi i nie odzwierciedlają chrześcijańskiej nadziei i zaufania w Bożą opatrzność. Kościół katolicki zachęca wiernych do zachowania czujności i roztropności w obliczu takich proroctw, podkreślając znaczenie oparcia się na solidnych fundamentach wiary, tradycji i naukach Kościoła. W kontekście Polski, gdzie wiara katolicka odgrywa znaczącą rolę w kulturowym i duchowym życiu wielu osób, jest to szczególnie ważne, aby nie ulegać fałszywym proroctwom, które mogą zasiać zamęt i dezorientację w sercach wiernych. Kościół katolicki od dawna podkreśla znaczenie rozeznania duchowego w kontekście interpretacji proroctw, a także w codziennym życiu wiernych. W obliczu fałszywych proroków istotne jest, aby chrześcijanie nie ulegali pokusie szukania sensacyjnych lub kontrowersyjnych przewidywań, lecz zamiast tego skupiali się na zrozumieniu i praktykowaniu nauk Chrystusa. W Polsce, gdzie religia katolicka ma głębokie korzenie kulturowe i społeczne, wpływ fałszywych proroków może być szczególnie szkodliwy. Mogą oni wprowadzać zamieszanie w sercach wiernych, podkopując ich zaufanie do nauczania Kościoła i zakłócając ich duchowe życie. Dlatego apeluje się o szczególną ostrożność w przyjmowaniu wszelkich proroctw, które nie są zgodne z doktryną i tradycją katolicką. Kościół katolicki zachęca do krytycznego myślenia i rozeznania duchowego, aby rozróżnić prawdziwe przesłanie od fałszywych i zwodniczych nauk. Wierni powinni być świadomi, że prawdziwe proroctwa nigdy nie będą w sprzeczności z Ewangelią, a ich celem jest zawsze prowadzenie do głębszego zrozumienia i miłości do Boga oraz bliźniego. Tylko w ten sposób można ochronić zarówno indywidualną wiarę, jak i wspólnotę wierzących przed zagrożeniami płynącymi od tych, którzy pod płaszczykiem proroctwa wprowadzają w błąd i dezorientację. Pamiętajcie jednak, że nie jesteście z tym wszystkim sami. Dołączcie do naszej wspólnoty i zasubskrybujcie nasz kanał. Jeżeli chcecie dostawać powiadomienia o naszych nowych filmach, to kliknijcie przycisk subskrybuj, a następnie ustawcie przycisk dzwoneczka, a nie przegapicie kolejnych materiałów. Za każdą subskrypcję i dobre słowo serdeczne Bóg zapłać. Razem staniemy się godni zbawienia. Do usłyszenia, kochani.